Zobaczcie, jak one ganiają. Zobaczcie. Zobacz, jak ona idzie. Jest, ale... Niski stan wody z daleka już mnie boleń przywitał. Ładnie się chlapnął. Pole. Tylko wiemy, co włączasz. Taka większa uklejka. Dobra, idę dalej, wychodzę z wody i będę się przemieszczał w górę. Wysoko mam jeszcze jeden kij, żeby jakby naprawdę bolenie porządne zaczęły brać. To wędka jeszcze progressive 2,40 do 28. A tutaj, jak widzicie, fast light, z którym się ostatnio nie rozstaje. Ale troszeczkę go przerobiłem, wiecie? Pokażę wam coś. Zobaczcie, tutaj szczytówka jest. O, dosłownie 3 cm skrócona. Jest przez to troszeczkę twardszy właśnie pod woblery. Już nie ma tej 2,08 długości, wiadomo. Ale też nie jest do 5 gramów. Ryby to tylko ryby. Ale przyroda. Tutaj idę, czuję, że na Horneta szczupak może wyjść. Teraz spróbuję spod tych wszystkich zieli. Kombinuję coś. Może się uda. Tam, gdzie wcześniej stałem, to widziałem, jak owady, typu jakaś tam pszczoła wpadnięta płynęła, to ładnie to klenie zbierały. No ale na Horneta nie chciałem. Teraz odstawię jedną wędkę. Niech sobie stoi i czeka. A ja idę już. Przepiękna woda. Oczywiście zobaczcie, kijek do brodzenia w razie czego jest. Czyli bezpieczeństwo na pierwszym planie. Tutaj jest bardzo zmącona, trącona woda. Ale tu zobaczcie, widzicie takie te załamanie. No właśnie, po cichutku trzeba podejść. To jest piaseczek tylko i wyłącznie. Idzie, 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 ale mały boleń. Ach, już poszedł, ale jak ładnie, wierzcie mi na słowo, jak znowu taki sam rozmiarowo. Ale o konia nie widać. Teraz, jak zmieniam przynętę, to teraz akurat muszą tłuc. Dobra. Kurno, bo to się już zrobiło mało zabawne. Ale jakie rapy idą, dwie goniły pięknie. Ach,
Miałem strzał. Pięknie. Była, kurna. Widzieliście to? Za miękki kij, żeby zmienić wędkę. Pięknie strzeli. Dobra, idę zmienię wędkę i do owrotek przy tamtym kiju mam szybszy, więc spróbuję teraz właśnie typowo już pod bolenie. Za bardzo wchodzić tutaj, bo będę je miał między nogami, w cudzysłowie. Nie wiem, czy ona się nie spłoszy. Rzucam dalej. Wkurzasz mnie. Szabla jedna odstawiona. Dobra, parę dam jeszcze mu rzutów. Dobra, wracam do lżejszego zestawu. Zobaczymy. Czy okoń jest aktywny? Może się uda jakiegoś okonka wydłubać fajnego. Nie wiem, czy na gumę nie spróbować, ale średnio mi się chce na gumę. Ostatnio dużo na te crankbite, jak sami widzicie po filmach, mnóstwo hornetów, ratlinów i tym podobnych. Egzekutory, friski, dużo na to łowię. Ogólnie dużo salmo. Sparki szat. Może jest tego trochę. Jak oglądacie, to wiecie, co te przynęty potrafią, bo na naszym kanale są pokazane, jak łowią. Nie chwaląc się i nie ujmując oczywiście nikomu, ale chyba więcej u nas jest salmo na naszym kanale WND niż nawet na kanałach testerów salmo. Jest. Znowu bolą. Mówię, jest masa małych boleń. Masa małych boleń.
No. Halo. Cześć. Jak? Dwa małe bolonki i jeden tak uderzył ładnie, ale się nie wciął. A to tu jesteś na tym, na Topolinie? No. Tak. A co, wychodzisz na wodę? No ja wychodzę, ale gdzieś nie za godzinę. No zobaczę, ja przejadę chyba tam, zobaczę pod buchtę jeszcze, wiesz? Jedziemy dalej. Mała przerwa, zobaczę, może już grzyby się pojawiły. Piękny kawałek lasu. Ale jeszcze sucho jest, kurde, deszcz by się przydał, powiem wam. Sucho, pod nogami dosłownie czuć. Suszę, no. Ale takim podgrzybkiem tu śmierdzi, nie ma co gadać. No i dojechałem na drugą miejscóweczkę. O! Klawo, nie? Dobra, nie ma co gadać. Przebieram się i lecimy z tym towarem. Od razu widzę stąd drobnicę przy trawie, przy tym zielsku. Tam też drobnica chodzi po wierzchu. Może będą okonie. Kto wie? Pewnie są po tamtej stronie. Jest, ale na moich oczach. Trzecia rabka spod samych nóg. Ta jest największa. O, ładnie wyszła. Widziałem, jak szła. No i pod samymi tymi zatrzymałem jej przynętę. Już to widzieliście i udało się. No ale gdzie są te duże? Kurde, no. Trzy rapy. Trzy malutkie bolenie na razie złowione zostały. Gdzie jest duży boleń? Czemu duży boleń nie chce uderzyć? Ale się tam wyłożył na środku. Ła, pierdziele. A tu trochę przykry widok. Kurwa. Nie wiem, czy ona się w żyłkę nie złapała. Tak, łapę ma w żyłce. No dobra. No niestety, my wędkarze przyczyniamy się w pewnym stopniu do takich właśnie, kurwa, kołowrotek w piachu. O Jezu, to ślisko jest. Ślisko i dość. Taki dołeczek się tutaj zrobił. No całą łapę ma. Słuchajcie, w żyłce. Czekaj ty. No, zobacz, czy odpłyniesz. Znaczy odpłyniesz, odfruniesz. Nie chcę jej bardzo kijkiem brać, ale łapę ma już. No. Spróbuję jeszcze tutaj powycinać to, żeby mogła płetwę rozłożyć. O, zobaczcie, żyłka. Żyłka po prostu. No niestety, no my zostawiamy to wszystko na brzegu, w wodzie. Przez to ptaki cierpią. Już nie tylko ptaki. Zobaczcie sobie w przebitce, jak ostatnio fajnie
Macios połowił rybki właśnie na narwi. Jaki szczupaczek. Kurde. Nie wiem, tutaj to jest zdobycz. Okoń albo szczupak. Nie, o, ale. O, ale ładnie. Pokaż. No. Ty, kolejnowo przynęta. Ładne okoń, gratuluję. Bardzo ładne. Nie, boleń mały. Boleń podhaczony. Siat. Ładna ryba. To jest bolo. Jest sumek. To tamto tłuką, tutaj to tak wiesz. Cały czas tłuką, ale to tak tłuką, całe noce, całe dnie tłuką. Tutaj jednego to małe bolenie. Co ty gadasz? Szczupak? Kurwa, nie mam tego. Czego? Fluorokarbonu. Znaczy tego, przyponu. Tak. No to żeś... Już nie powiem, komu uszy doprawił. Nie no, wyjmiesz. O, mały pistolet. Ale ładnie zapięty, nie przegryzie. Ładnie zapięty. Dobra, na windzie go. Co? O. Dobra. Nie wiem, nie widziałem. Cześć? No, ale coś wiem. No nie gadaj. Patrz, no okej. Tutaj jest najlepiej, jak ta woda się przelewa. Jest. Teraz akurat jak 1% baterii to... Ale ładny gość, to... Boleń. Dziebę. Boleń. Kleń. O, wiem. Nie, nie wiem właśnie. Tak dziwnie, powiem ci, idzie. Ja w ober wypuściłem. Takie okoniowe, ale raczej nie jest okoń. Może być boleń. Nie, okoń chyba, co? To ja stąd nie widzę. Co ty gadasz? O, jest. Ale to jak mały. Gdzie? Woda może właśnie płynąca, natleniona. Jest. O Jezu, kocham. Chciałeś? O, był, przyprowadził. Proszę. Siedź. Tak. Nie, coś. O,
No i wszystko co dobre, to się kiedyś kończy. I ten dzień też dobiegł do końca. Jak widzieliście, fajnie. Maciek do mnie dojechał, a raczej dopłynął. Coś tam żeśmy popróbowali jeszcze połowić. No nie ma rewelacji, ale nie jest też najgorzej. No takie brały, takie łowiliśmy. Także trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się w imieniu całej ekipy WND.